Dzień dobry w kolejnym vlogu. Ja jeszcze ostatnie chwile tutaj w domu. Rano jeszcze poczilowałam, a teraz już zbieram się i jadę do Krakowa prosto do pracy. Mam na popołudnie, chciałam się z Wami przywitać. I od razu może Wam powiem, że chciałabym nagrać jakieś Q&A. I jeżeli macie tylko jakieś pytania do mnie, to piszcie pod tym filmem i zaznaczcie, że po prostu to jest pytanie do Q&A. Będę jeszcze się Was pytać o pytania na Instagramie, więc tam też będziecie mogli zadawać i od razu tutaj mówię, że jeżeli będą pytania o pracę, gdzie pracuję, albo takie prywatne pytania, wiecie, no dobrze wiecie, że ja nie poruszam już teraz takiego prywatnego życia tutaj na kanale, więc od razu Wam mówię, że na takie pytania nie będę odpowiadać, więc jeżeli chcecie posłuchać na przykład o YouTubie, bo wiem, że Was to interesuje, to zadawajcie pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli Was interesuje na przykład właśnie praca po studiach, też wiem, że kilka osób by chciało wiedzieć, jak to u mnie wyglądało z szukaniem pracy i tak dalej, to też mogę odpowiedzieć, no bo to nie jest jakby związane stricte z moją pracą, więc spokojnie będę mogła na to odpowiedzieć. Jak to jakieś takie pytania życiowe macie, to też wiecie, rozkminy i tak dalej. Także pytajcie, ja postaram się nagrać właśnie takie Q&A. Zobaczymy zresztą, ile będzie tych pytań. Dzisiaj jest taki upał, ja to odczuwam nawet tutaj w domu, że nie wiem, jak to będzie w Krakowie. Naprawdę, jest mega, mega gorąco, dużo cieplej niż wczoraj. Także ciężko, ciężko, ciężko. Jak tam znosicie w ogóle upały, dajcie znać, bo ja szczerze mówiąc, no wolałabym, żeby już było po. W ogóle zrobiłam sobie dzisiaj takiego warkocza tutaj z nad szyi, z nad karku. Fajnie to wygląda nawet, bo mam tak związane włosy tutaj i tutaj taki warkocz, bo musiałam spiąć włosy. No nie wyobrażałam sobie mieć rozpuszczonych w taką pogodę upał. Wy też tak macie, jak są upały, to wam się dosłownie nie chce nic kompletnie robić. Ja dzisiaj to jestem jakaś taka spowolniona przez te upały. Już nie wspominając o tym, że najlepiej to bym nic nie robiła, bo oczywiście klimę dalej nie mam naprawionej, ale już jutro ma pan przyjechać ją zabrać, bo już raz próbował ją naprawić i nie pomogło, więc musi coś innego z nią zrobić. Więc czekam na klimę, także się męczę, szczerze mówiąc, naprawdę. Życie bez klimy jest dosyć uciążliwe. Chciałam wam pokazać sukienkę. Sukienkę, którą dzisiaj mam na sobie. Ona jest z Sinsay chyba, tak. Ze Sinsay ostatnio robiłam wielkie zamówienie sukienek. Miałam wam pokazywać w takim holu zbiorczym, sukienkowym, ale ostatecznie rozpakowałam te wszystkie paczki, bo właśnie chciałam już nosić te sukienki, więc jakoś tak powoli będę wam pokazywać ewentualnie we vlogu. Ta jest z Sinsay, taka żółta. Pod spodem też mam taki ładny biustonosz z koronką, ładnie on się tak prezentuje. Tutaj ramionczka dosyć takie szerokie. No i sukienka bardzo letnia, żółta. Jest kolor w ogóle taki, wiecie, można było powiedzieć, że nie mój, a tu jednak nawet mi się podoba. Jak wygląda na mnie, oczywiście do opalonej skóry ładniej ta sukienka wygląda, a że w weekend troszkę poleżałam na leżaku, no to się trochę też opaliłam. Więc ja uciekam za chwilkę do pracy. Jeszcze muszę kilka rzeczy pozałatwiać przed pracą, poodbierać trochę paczek, bo w tamtym tygodniu zamawiałam sporo i one gdzieś tam czekają w punktach do odbioru. Tam już jedna paczka rozpakowana. Wiecie, co to jest? Ale to o tym będzie za tydzień więcej. No, więc chciałam się z wami tak tutaj przywitać w kolejnym dniu, ale z racji tego, że naprawdę najlepiej to bym nic nie robiła. Wskoczyła do jakiejś wody, bo po prostu się ze mnie leje. To nie nagrywałam praktycznie nic, bo wiecie, jak to jest w takie upały. Serio, nie chce się nic zrobić, więc przed nami jeszcze 2 tygodnie takich upałów. Potem patrzyłam na prognozę pogody, to już troszkę ma się ochładzać, na szczęście. Ale jeszcze te 2 tygodnie musimy jakoś cierpieć. No, czekam na tą klimę. Paczki już są, czekają. Ja je za chwilkę rozpakuję, bo chcę zobaczyć, czy wszystko jest tam w środku sprawne i nic się tam nie popsuło w czasie transportu. Sorry za pranie. Ale generalnie będę je rozpakowywać z wami tak już całkowicie za tydzień, bo też nie chcę ich na razie rozpakowywać bez sensu, żeby to stało. Doskonale pewnie wiecie, co tam może się znajdować. Takie podstawowe w sumie rzeczy dla afery,
Kto wie, kto to afera, to wie, a ktoś nie wie, no to się dowie dopiero za tydzień, czy dopiero już. Tak naprawdę, tak szybko zleciał ten czas, ale to wszyscy, którzy mnie obserwują na Instagramie, to wiedzą, o co chodzi. Ja teraz sobie to odpakuję, ale tylko tak zobaczę, czy wszystko jest w porządku. No a za tydzień będziemy rozpakowywać już wszystko razem. Czekam jeszcze oczywiście na kilka kolejnych paczek, ale dzisiaj odebrałam chyba większą ilość, więc już powoli wszystko gotowe. To będzie chyba sukienkowy vlog. Kolejna sukienka dzisiaj, kolejny dzień, upalny dzień. Więc korzystam właśnie z takiej pogody, żebym mogła sobie te sukienki ponosić. Tak jak wam wspominałam, zamówiłam ich pełno, ale ta sukienka akurat jest tak jakby wyjątkowa, ponieważ nie zamawiałam jej. Tak się stało, że po prostu jest moja. Ola, z którą nagrywamy tymbarki. Ona jest zawsze na planie. Pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli oglądasz. Ona po prostu miała tą sukienkę na planie. Ja w niej wystąpiłam. Stwierdziła, że mi ją tą sukienkę oddaje. Więc mam taką sukienkę jakby od znajomej. Nie ja ją kupiłam. Oczywiście wiszę ci winko. Pamiętam o tym spokojnie. Ale jeżeli będziecie pytać, jest to sukienka z House'a, bo właśnie zobaczyłam metkę, ale z tego co wiem, Ola kupowała ją już bardzo, bardzo dawno, więc raczej jej już nie znajdziecie. No ale jeżeli chcecie wiedzieć, no to ona jest z House'a. Ma takie bardzo, bardzo drobniutkie kwiatuszki. Do tego założyłam sobie trampki. Trampki są Sinsay i kolejny dzień z warkoczem. Uwielbiam tą fryzurę teraz, serio. Bardzo mi się podoba, więc jak to na mnie przystało, jeżeli coś mi się spodoba, coś mi zasmakuje, to po prostu mogę to wałkować codziennie. No i tak też jest z tą fryzurą, a że mamy te upały, to ta fryzura naprawdę jest idealna na takie upały. No i jakiś taki delikatny makijaż i lecimy z tym kolejnym dniem upalnym. Dniem. Serio, mam wrażenie, że ten vlog będzie taki sukienkowy, ale to nic. Taki trochę lookbook połączony właśnie z vlogiem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie wiem, czy jestem ostra, bo coś mi jeszcze soczewki nie działają. Ale chyba jestem. Czy nie? Czy nie? Dobra, nieważne. Nie jestem aż tak ważna teraz w tym, co chcę Wam powiedzieć. Chcę Wam polecić maskę do włosów, którą przetestowałam wczoraj, więc to jest takie polecenie pierwsze z mojego pierwszego jakby zachwytu. Jest to maska z glis, kura, czy po prostu z glis, z proteinami. To jest jakaś nowość. Ja ją dostałam w pudełku Big Glossy. I bardzo chciałam ją przetestować. Ostatnio właśnie słyszałam w ulubieńcach, chyba Zuzia opowiadała w ulubieńcach, a wiedziałam, że ja ją właśnie mam w swoich zapasach. Stwierdziłam, że przetestuję i rzeczywiście miała rację. Maska jest cudowna. Ona tak pięknie zmiękcza, wygładza, nawilża włosy, że to jest po prostu niebo. I bardzo dawno nie miałam takich włosów. Kiedyś, jak używałam połączenia Dove, szamponu i takiej maski z Elsev, ten efekt mógł być podobny, natomiast on jakby pojawiał się dopiero za którymś tam razem, jak używałam tej maski z Elsev. Natomiast tutaj ja jej użyłam wczoraj dopiero pierwszy raz, chciałam ją przetestować, zobaczyć, czy się w ogóle u mnie sprawdzi. No i słuchajcie, bajka. Włosy są tak niesamowicie mięciutkie, wygładzone i takie sypkie, że naprawdę Wam polecam. To jest do włosów, maska do włosów zniszczonych i dokoloryzowanych. Taką akurat dostałam wersję w pudełeczku Big Glossy, więc nie miałam po prostu wpływu na to, ale powiem Wam, że jakoś nie widzę tego, żeby ona nie pasowała do moich włosów. Więc tutaj raczej, znaczy oczywiście sugerowałabym się tym, bo wiem, że jest kilka rodzajów, sugerowałabym się tym, do jakich włosów ta maska jest. Natomiast ja użyłam tej i dla mnie rewelacja, naprawdę jestem niesamowicie zadowolona. Ja mam wyprostowane tylko włosy, ale ta miękkość i ta sypkość, takie nawilżenie tych włosów naprawdę jest tutaj
wyczuwalny. Serdecznie Wam polecam, jeżeli zastanawiacie się nad jakąś nową maską lub też szukacie czegoś nowego, fajnego, sprawdzonego, no to ja Wam mogę to polecić. Jest naprawdę świetna. Druga sprawa, o którą pytaliście się mnie wczoraj na Instagramie, to jest tusz do rzęs, który również miałam wczoraj na rzęsach i dzisiaj również go mam, więc jeżeli jesteście ciekawi, to jest to tusz z Debory i on się nazywa Instant Maxi Volume 24 Ore. Ja mam w kolorze oczywiście czarnym, taka złota, takie złote opakowanie. Używam go, żeby go zużyć po prostu, ale powiem Wam, że efekt też daje całkiem w porządku. Może nie jest to taki wow, wow. Na Instagramie po prostu, na tym zdjęciu on wyszedł taki, jakby był naprawdę... Robił niesamowite w ogóle efekty na moich rzęsach, natomiast na żywo sami widzicie, jak on wygląda, więc po prostu Wam go pokazuję. Dzisiaj jadę do IKEA, jadę do Iska jeszcze kupić jedną rzecz, o ile zdążę, ale raczej tak, jeżeli zaraz wyjdę z mieszkania, więc zabieram Was ze sobą. Nie wiem, czy będę coś nagrywać w IKEA, w zależności od tego, ile będzie osób, ale mam w planach kupić kilka takich bardzo drobnych rzeczy i głównie są to rzeczy dla mamy, ale ja też tam kilka rzeczy potrzebuję, natomiast nie jest to nic takiego konkretnego. Chciałam lampę podłogową sobie kupić nową, wymienić tą, którą mam teraz tam za łóżkiem, ale powiem Wam, że w IKEA jakby mimo tego, że jest mnóstwo tych lamp, to nie ma jakiejś takiej, która będzie odpowiadać mi, czy też będzie pasować w ogóle do mojego mieszkania, więc w Isku znalazłam. Cenowo tak samo i chyba po prostu podjadę sobie do Iska i tam kupię tą lampę. No a tak to tyle z aktualności. Jedziemy do IKEA, jedziemy na zakupy. Pewnie haul Wam zrobię już kolejnego dnia, bo dzisiaj raczej już nie zdążę. Jeśli chodzi o dzisiejszy strój, to główną rolę gra tutaj spódnica. Spódnica jest z second handu, znalazłam ją właśnie na ciuchach za dosłownie kilka złotych i bardzo, bardzo ją lubię. Często ją noszę właśnie w to lato. Jest taka przewiewna, a zarazem długa, nie odkrywa za bardzo nóg, więc można ją ubrać na takie lekko chłodniejsze dni albo po prostu, jeżeli mamy ochotę na coś dłuższego, ale nadal przewiewnego. I tutaj u góry mam taki sweterek, tak, sweterek, mimo tego, że są upały, ale to zaraz Wam powiem dlaczego. Mam taki sweterek, on jest z Sinsay, długi rękaw, tylko ja sobie podwinęłam. Taki tutaj prążkowany. Naszyjnik Happiness Boutique, bransoletka Daniel Wellington, tutaj mam by Dziubeka, tą podkowę i Mi Band 4. To co zwykle, klasycznie, więc tak się prezentuje stylizacja, nic specjalnego, ale ubrałam dzisiaj się troszkę cieplej, dlatego że po pierwsze mam klimatyzację już w mieszkaniu sprawną, więc jest mi tutaj trochę chłodno, szczerze mówiąc, ale bardzo się cieszę z tego powodu, nie żebym narzekała. Druga sprawa jest taka, że będę dzisiaj wracać bardzo późno do domu, więc też już powiem Wam, że te takie późniejsze wieczory są dosyć chłodne, więc wolałam się po prostu cieplej ubrać, żeby nie marznąć wieczorem. A po trzecie to, że będę chodzić głównie dzisiaj po klimatyzowanych sklepach, pomieszczeniach, więc też chodzić w takich... Sypie się szkło, więc chodzić w takich koszulkach na ramionczkach, gdzie wszystko jest poodkrywane, trochę chłodno i nie jest zbyt komfortowo, przynajmniej według mnie, więc tak troszkę cieplej się ubrałam, ale mam nadzieję, że nie będę żałować, mam nadzieję, że jednak nie jest to aż tak gruby sweter, sweter, taka bluzka po prostu, wiecie, żebym potem żałowała, mam nadzieję, że tak nie będzie, także ja już ostatecznie uciekam, żeby się wyrobić ze wszystkim, żeby kupić sobie wszystko na spokojnie i żeby ewentualnie Wam coś tam ponagrywać. Nie wiem, po co ja się maluję, jak ja i tak muszę założyć tą maseczkę. Po prostu potem mi szkoda połowy makijażu. Wy też tak macie, dziewczyny? I udało mi się lampę kupić w dodatku w promocyjnej cenie, taką jak chciałam, także jestem podwójnie zadowolona. Naprawdę była bardzo, bardzo tania teraz na promocji. W ogóle są duże promocje w Isku, jak coś.
ponownie w tym samym miejscu, a to dlatego, że właśnie odebrałam paczkę z moim zamówieniem z Minty Shop i zamówiłam kilka nowych kosmetyków kolorowych, a że jeszcze makijażu nie zrobiłam, stwierdziłam, że sobie te kosmetyki przetestujemy razem. Już otwieram paczkę i Wam pokazuję, co takiego zamówiłam. Mamy paczuszkę z Minty. Szczerze to chyba to jest moje pierwsze zamówienie z tej strony. Właśnie do Was powiedziałam, a się nic nie nagrało. Brawo ja! Więc, jeszcze raz. Pierwszy produkt, który zamówiłam, jest to krem BB z Miszy. Misza Perfect Cover BB Cream. To jest krem, który przekonał mnie do siebie podczas jakby próby zakupów w Rossmanie go, bo jest teraz akcja, znaczy była, jest, nie wiem, po prostu jest to nowość w Rossmanie, była jakaś promocja, no i ja myślałam, że okej, przetestuję sobie, tym bardziej, że tam były pojemności 20 ml tych kremów, więc cena też nie była jakaś taka super wygórowana, natomiast nie było totalnie mojego koloru, wszystkie były wykupione. Ja zamówiłam sobie kolor 23, stwierdziłam, że on będzie najlepszy. Znaczy ja go swatchowałam z testera po prostu na dłoni i właśnie to mnie przekonało do niego, że on przepięknie wyglądał na dłoni. To jest taka jakby druga skóra, która ma odcień dosyć specyficzny. Znaczy odcień tego produktu jest specyficzny, bo to nie jest ani żółty kolor, ani różowy, tylko tak jakby beż. Taki bardziej w brąz zalatujący. No nie wiem, po prostu przekonał mnie do siebie, jeśli chodzi o te swatche. Mam nadzieję, że tak samo dobrze będzie wyglądać na twarzy, o czym się przekonamy za chwilę. To jest pełnowymiarowy produkt, więc to nie jest tanie, ale przechodzę jakby z moją kolorówką na takie produkty, które będą dobre jakościowo, będą bardziej z wyższej półki na zasadzie, że nie, że o, mam podkład za tyle i za tyle, tylko chodzi o to, że jednak te produkty z wyższej półki są, znaczy wyglądają na twarzy po prostu bardziej tak ekskluzywnie. Nie wiem, jak mam to Wam powiedzieć, bo chodzi o to, że jak robią mi makijaże, na przykład przy nagraniach do Tymbarka, no to tam używają raczej Nabli, używają NARS, używają czego tam jeszcze? NYXa czasami, używają podkładów z takiej wyższej półki typu, ostatnio była malowana Chanel na przykład, co tam mają jeszcze, jakieś Yves Saint Laurent, mają tą Nablę, jeśli chodzi o jakieś właśnie cienie, czy też jeśli chodzi o konturowanie, to kurczę, jak to się... nie Nabla, tylko jeszcze jedna firma taka, Fenty Beauty, no. Chodziło mi właśnie o Rianę. Więc generalnie ta twarz potem tak ładniej wygląda. No nie wiem, mogliście tego nie zauważyć, ale ja to zauważyłam. Więc też bym chciała mieć takie kosmetyki w swojej kolekcji, że po prostu sięgam po ten róż i wiem, że on zawsze dobrze wygląda. Więc ten krem kosztował 85 zł. To i tak według mnie jest w porządku, bo niektóre podkłady są dużo, dużo droższe z mniejszą pojemnością, na przykład Estée Lauder, więc no, dobra, idąc dalej, nagrywa się to, nagrywa się to. Róż do policzków z Milani i ja kupiłam sobie wersję mini, czyli 1 gram. Dlaczego? Dlatego, że był tańszy niż full size i po drugie to, że róże tak naprawdę zużywają się latami. Więc bez sensu, żebym go miała w jakiejś dużej pojemności, skoro i tak zużycie będzie minimalne. Ja Wam tutaj przybliżę, jak on wygląda. To jest też róż, który bardzo zasłynął tym, że można powiedzieć, że coś bardzo zasłynęło, chyba nie. Ale on zasłynął tym, że pięknie tak koralowo wygląda na twarzy, jest taki rozświetlający, dodający życia tej twarzy. No generalnie też jest taką perełką wśród kosmetyków, jeżeli chodzi o mojego YouTube'a, którego ja oglądam. Coloro Luminoso 901, taka mini wersja. I ta mini wersja kosztowała 23 zł, więc spoko. Naprawdę, cena jak najbardziej w porządku, tym bardziej, że nie potrzebujemy niczego więcej. I ostatni mój kosmetyk to jest bronzer.
Ja też szukam dalej bronzera idealnego, który jest chłodny, który będzie się sprawdzał do każdego makijażu. No i zdecydowałam się na bronzer z The Balm, czyli klasyk Bahama Mama. I też myślałam nad wersją miniaturową, ale na Minty Shop akurat była promocja na wersję tą pełnowymiarową. I pełnowymiarowa wersja kosztowała 50, ile? 53 zł, a miniaturowa kosztowała 40 zł, więc to ta. 40 zł. Więc totalnie się nie opłacało. Wzięłam po prostu pełnowymiarowy produkt. Tak wygląda. Mam nadzieję, że będzie to bardziej chłodny odcień niż ciepły. No, ale to też jest klasyk, który myślę, że pokochało wiele, wiele dziewczyn. No, także ja zaraz robię ten makijaż tymi kosmetykami i sobie razem przetestujemy wstęp. Dosyć długi, wiem, ale tak wyszło. Sorry. Dobra, trochę was przybliżyłam do mnie. Generalnie moja skóra nie wygląda najładniej i za co was przepraszam oczywiście, ale to jest moja skóra, to jestem ja, to jest vlog kuferka czekolady, więc sorry. W każdym razie nie wiem, co się stało, ale po prostu wysypało mnie. Znaczy, jest kilka powodów, dlaczego moja skóra tak zareagowała, więc okej. Natomiast leczę się, leczę, wiecie się, czym leczę? Leczę się kwasem glikolowym, akurat produktami z Pixi, bo mam produkty z Pixi z kwasem glikolowym i powiem wam, że jestem w szoku, jak ten kwas dobrze działa. On po prostu tak jakby hamuje wszystko, tak jakby też leczy. No, jestem mega zadowolona. Także mam nadzieję, że szybko się tego wszystkiego pozbędę tutaj z brody, z policzka, ale to też może być właśnie spowodowane tymi makijażami, które gdzieś tam ostatnio właśnie są wykonywane na mojej twarzy. Trudno. Zabieramy się za testowanie. Jak sobie gadam, to i gadam, a wy pewnie czasu nie macie na oglądanie takich rzeczy. Widzicie, jaki to jest kolor? To jest kolor taki jakby ziemisty, coś takiego. To nie jest ani żółty kolor, ani różowy. Ciekawi mnie to, że właśnie on jest taki jakby brudny, a na twarzy może ładnie wyglądać. No zaraz się przekonamy zresztą. Ja bym sobie spięła te włosy, bo będą mnie denerwować, a chyba nawet bardziej was. Ale pięknie pachnie. Uwielbiam takie kosmetyki. Pachnie takim kremem Nivea. Serio. Piękny zapach. I myślę, że kolor też jest całkiem odpowiedni dla mnie. Boże, jak ja nie lubię wyglądać, jak się maluje. W sensie nie podoba mi się to, jak wyglądam podczas malowania się. Jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie, szczere, no bo jakie inne, to patrząc na moje. O, tu też się coś pojawiło. Patrząc na moją brodę, to taki krem BB kryje naprawdę dobrze. Nie wiem, czy waszym zdaniem też, ale moim zdaniem tak. Nie jest to krycie takie, że robicie sobie totalną maskę i nic kompletnie spod tego kremu wam nie widać. To jest krem BB. To nie jest też podkład, więc nie oczekujmy tutaj jakiegoś wielkiego krycia. Natomiast krycie dla mnie na lato idealne. Ja sobie tutaj jeszcze oczywiście użyję troszkę korektoru, ale pięknie wyrównuje kolory cery. Ten produkt jakby zmienia kolor. Nie wiem, czy zauważyliście, że podczas nakładania on był taki troszkę ciemniejszy, a teraz jakby się rozjaśnił albo tak ładnie wtopił w moją skórę. Jakby z każdą minutą ten produkt piękniej wygląda. Więc ja jestem zadowolona z tego powodu. Teraz tak, zrobię sobie makijaż kosmetykami, które na co dzień używam, a jeżeli będę używać tego bronzera i różu, to do was wrócę. Ale z tego BB kremu jestem na razie zadowolona. Cały makijaż zrobiony prawie, więc czas na konturowanie. Biorę sobie oczywiście bronzer Bahama Mama z The Balm. One w ogóle mają jakieś odcienie? Nie, to chyba Bahama Mama jest po prostu odcieniem tego bronzera, prawda? Nie wiem, to jest mój pierwszy kosmetyk. Nie. Przepraszam, mam jeszcze bazę z The Balm, której nie używam, bo mi jest jej szkoda. Bo to jest. Nie, to jest z Benefitu. Czemu ja myślałam, że to jest The Balm? A Benefit to nie jest The Balm? Chyba nie. Nie wiem, widzicie, jak ja się znam na profesjonalnych kosmetykach? W ogóle się nie znam. Dobrze, jedziemy z tym. Aha, ja chciałam o pędzlu powiedzieć. Jest bardzo, bardzo miły. Uwielbiam go ostatnio właśnie do bronzera używać.
czy tam do konturowania, ale skąd jest, to wam nie powiem, bo jest jakiś taki no name. Sprawdźmy sobie. Dobra, troszkę się usypię. Raczej bym nie powiedziała, że to jest chłodny bronzer, ale nie jest też taki bardzo ciepły, więc jest ok. No i powiem wam, że jest intensywny, więc tutaj trzeba uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo można przesadzić. Dobra, ale ładnie wygląda. Ładnie wygląda, fajnie też się rozciera. Bronzer przetestowany, jestem z niego zadowolona, ale nie wiem, czy będę go używać w zimie, kiedy będę blada, bo no jest on bardziej z ciepłych chyba jednak bronzerów. Znaczy, może tak po środku bym powiedziała. Nie jest to taki ciepły bronzer, ale nie jest on też taki chłodny bardzo. Więc tak po środku bardziej przy chłodnym, ale nie jest to taki w 100% chłodny bronzer. Róż. Czy ten róż dzisiaj mi pasuje do mojego makijażu? Nie wiem, ale ja go chcę przetestować. Więc biorę sobie pędzel do różu. Pachnie to w ogóle nie. Ale pięknie odbija światło. Nie wiem, czy to widać. Tu go nałożyłam. Widać. On już się zachowuje jak rozświetlacz. OMG. Czy wy to widzicie? Ale jest piękny. No to już wiem, nad czym się tak wszyscy zachwycają. Naprawdę. Nie no, moim zdaniem jest warty swojej ceny. Serio. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłam zadowolona z jakiegokolwiek kosmetyku, którego użyłam pierwszy raz i to jest, wiecie, po dosłownie 2-3 sekundach taki zachwyt. Powiem wam, że nie mam już ochoty nawet nakładać żadnego rozświetlacza, więc tego robić nie będę. Na szybko jeszcze jakiś tutaj błyszczyk, bo mam tak wysuszone usta. Znaczy wyglądają na wysuszone. No i to tyle. Cały makijaż. Przetestowaliśmy sobie kosmetyki. Krem BB super, bronzer też ok, bo to nie jest tak, że ja nie jestem z niego zadowolona. No a róż to po prostu wymiata. Serio, jeszcze raz wam powtórzę, to jest Milani w kolorze Luminoso 901. Jak już się tak do was rozgadałam, to może od razu wam pokażę moje wczorajsze zakupy z IKEA. Miałam nic nie kupować. Wyszło jak zawsze. Ale może zacznę od tej lampy, którą kupiłam w Visku. Z tej strony. Kupiłam ją w Visku na przecenie. W ogóle nie wiem, o co chodzi, ale są gigantyczne przeceny w Visku. W IKEA to samo. W ogóle ludzi też pełno wczoraj było. Więc kupiłam tą lampę za 135 zł. Bardzo dobra cena, bo takie lampy przeważnie stoją około 200 zł. Więc tak, zaraz ją sobie rozłożę, bo ona jest chyba jakoś porozkładana na razie. Nie wiem, czy kojarzycie, tamta lampa w rogu, ona po prostu pójdzie out. Jeszcze nie wiem gdzie, ale pójdzie. I zastąpi ją ta nowa lampa czarna. No, ale to wam może pokażę, jak już rozłożę ją. A teraz czas na IKEA. Więc tak, nie ma tego tutaj dużo. Są to zakupy niezbędne, oczywiście potrzebne. Więc taki plet, kocyk, nie dla mnie. No. O, mam jeszcze katalog z IKEA. To sobie przejrzę go, jeżeli bym oczywiście czegoś potrzebowała. Tutaj rachunki. Wzięłam też taką zmiotkę, szufelkę, zmiotkę, jak to tam różnie się nazywa. Możliwe, że będzie mi potrzebna, a tą, którą mam, ona już jest taka, wiecie, do tego włosia się wszystko tak przyczepiło. Niezbyt to fajnie wygląda, więc może po prostu czas na nową. Wzięłam też te woreczki takie strunowe. Powiem wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Mam teraz większe rozmiary, bo one są pakowane jakby w dwóch rozmiarach. Mam teraz większe, więc stwierdziłam, że wezmę sobie mniejsze, bo przeważnie trzeba coś takiego małego zapakować.
cokolwiek. One są naprawdę szczelne i serdecznie Wam polecam. W różnych rozmiarach możecie je znaleźć. One są wielokrotnego użytku, można je spokojnie myć, ja też tak robiłam. Oczywiście po jakimś czasie są do wyrzucenia, ale i tak zużywamy jakby mniej tego plastiku niż, czy też folii, gdybyśmy używali takich typowo jednorazowych woreczków. Wzięłam też coś do pielęgnacji ciała, to są takie myjki, tak? Gąbki do mycia ciała. To są takie malutkie, malutkie wersje, ale w trzech sztukach pakowane. Następnie, jeśli chodzi o kuchnię, to wzięłam taki jeden pojemnik, on jest szklany. Ja go miałam, ale gdzie ja go zostawiłam, zgubiłam, nie wiem. Po prostu nie mogę znaleźć. Do tego są takie pokrywki z bardzo dobrą uszczelką i ja do takich pojemników, bo mam takie kwadratowe właśnie, mam też okrągły, wlewam normalnie zupę i ona, wiecie, tak mi goni po torebce czasami i nic się nie wylewa, więc serdecznie Wam polecam te szklane z takim, z taką pokrywką na zatrzaski z uszczelkami, naprawdę są nieprzeciekalne. Nie przeciekają. Następnie mam szczotkę do WC, taką czarną. Stwierdziłam, że muszę zmienić, bo ta, którą mam teraz, nie bardzo już mi pasuje do mojej łazienki. A poza tym też ta szczotka, która, no szczotka po prostu, też już nie jest w najlepszej jakości, więc szczotka do WC. I ostatnia rzecz to jest patelnia. Patelnia, o której Wam też już kiedyś wspominałam we vlogu. Ja już mam taką samą, tylko że mniejszą, jeżeli chodzi o średnicę. I na indukcji, słuchajcie, nie miałam w życiu lepszej patelni. One nie są tanie. Ja za tamtą mniejszą dałam chyba 40 zł, za tą dałam 60, ale na indukcji jest to, że Wam się przeważnie, znaczy przeważnie, zawsze jest tak, że grzeje Wam się tylko na środku. Na przykład jak smażycie, powiedzmy, te kotlety, to na środku zawsze są takie spalone, a tutaj po boku jeszcze nawet nie przypieczone. Natomiast na tej patelni, na indukcji, cała patelnia jakby rozgrzewa się równomiernie i to w niej uwielbiam, że nieważne, czy coś sobie dam na środek, czy coś na bok, tutaj gdzieś na krańcach tej patelni, wszystko idealnie jest smażone na tej samej jakby mocy, tak? Uwielbiam, ona jest taka srebrna tutaj z tyłu, a tutaj to jest chyba teflon. W każdym razie wzięłam sobie większą, no bo czasami jest większa potrzebna, czy tam jak gotujemy czegoś więcej, czy też po prostu jeśli na przykład smażymy, to wygodniej jest na takiej większej patelni. Nie jest tania, ale naprawdę moim zdaniem warto, jeżeli szukacie dobrej patelni na indukcję i nie tylko chyba na indukcję, bo tutaj moim zdaniem to są wszystkie wymienione rodzaje kuchenek. Każdemu się, myślę, sprawdzi. To tyle. Widzicie? Nie było tego dużo, ale zrobiłam też zakupy dla mojej mamy, więc jeśli będę w domu, to możliwe, że Wam pokażemy, co kupiłam dla niej, co ona chciała w sumie. I tak wygląda teraz ta lampa. Co prawda nie jest biała i lekko rzuca się w oczy, ale właśnie o to mi chodziło, żeby ona była taka prosta, mniejsza, typowa do takiego wieczornego siedzenia, czy też do czytania książek, a że ten klosz jest ruchomy, to można sobie ją właśnie bardziej nastawić na takie czytanie tutaj w kącie książek, czy też jako światło takie wieczorne. Bardzo mi się podoba. Jest dużo niższa niż tamta była, ale mi to nie przeszkadza. Taki malutki, delikatny klosz. Jest dosyć ciężka. Ma tą podstawę taką ciężką, także jest stabilna. Super, polecam. Nie wiem, czy to będzie oddane w kamerze, ale słuchajcie, ja jestem pełna podziwu dla tego podkładu dobrze kryjącego, mocno kryjącego, bo on jakby z minuty na minutę on się staje bardziej kryjący i mam wrażenie, że za chwilę będę wyglądać, jakbym była w jakiejś masce, w sensie taka full tapeta, a nie o to mi chodziło. W każdym razie on jakby też wyciąga wszystkie kolory, które są nałożone na ten podkład, na ten krem BB, bo ten róż jest teraz bardziej widoczny i ten bronzer. No w ogóle jak patrzę w lustro, to mam wrażenie, jakbym użyła jakiegoś naprawdę bardzo mocno kryjącego podkładu, który zrobił taką jednolitą jakby, no nie chcę mówić maskę, bo to nie jest aż tak zły efekt, ale naprawdę
jest kryjący i jest dosyć mocny ten efekt. Ja teraz jeszcze odeszłam tutaj pod lustro, trochę światło się odbija od parapetu, ale skóra wygląda, jakby po prostu idealnie przyjęła ten kosmetyk i jest tak jakby elastyczny na tej skórze, że nigdzie się tutaj nie zbiera w zmarszczkach jak na razie, a minęło około godziny dwóch od makijażu. Na razie się nie zbiera w żadnych zmarszczkach, natomiast jest taki właśnie bardzo elastyczny i pracujący razem ze skórą. No po prostu jestem w szoku i naprawdę Wam go polecam. Zobaczymy, może powiem Wam jeszcze wieczorem po prostu, jak on będzie wyglądać po tych, no, 12 prawie godzinach, albo nawet i ponad 12. Zobaczymy wtedy, czy po prostu jest naprawdę warty swojej ceny i tego mojego zachwytu teraz. No bo jednak podkład tak po godzinie wygląda najlepiej. Okej, okay, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał po całym dniu, więc na pewno Wam jeszcze to zaktualizuję. Może zanim zmyję makijaż, to zrobię Wam podsumowanie tego makijażu. Nie wiem, czy to będzie widać, założyłam też okulary już, bo moje oczy od soczewek już dosyć się wysuszyły i ten komfort noszenia soczewek po 12 godzinach nie jest już taki fajny, więc dlatego założyłam okulary. Gdybyście może tam byli ciekawi odnośnie tych soczewek, to tak już powiedzmy, że mam dobrane, ale jeszcze dobieramy, zobaczymy. W każdym razie już są takie soczewki, że spokojnie mogę w nich chodzić, ale przechodząc do sedna, może ja te okulary odsłonię, będzie lepiej widać. Czy też widzicie i zauważyliście to, że róż po prostu jest nietykalny? Ja przez cały dzień nie mogłam się nadziwić, jak kosmetyk typu róż, bronzer może wytrzymać ponad 12 godzin na tą chwilę, tak? Bo już 13-14 godzin mam ten makijaż i wygląda on naprawdę, naprawdę dobrze. Nigdzie się nie wyświeca. Nos też nie świeci się, a przeważnie on ma tendencję do tego, żeby w ciągu dnia się troszkę świecił. Natomiast tutaj nie zauważyłam tego. Widzicie, że róż, bronzer tak samo tutaj. Może bronzera troszkę zeszło, ale jeśli chodzi o róż, to ja jestem w szoku i pełna podziwu. Także naprawdę, naprawdę polecam. Jeśli chodzi o podkład, bo pewnie też jesteście ciekawi, powiem Wam, że podkład właśnie z godziny na godzinę wyglądał coraz lepiej. Teraz może tutaj troszkę na brodzie się zciasteczkował, wiecie, tak troszkę zebrał, ale no nie dziwię się, broda teraz nie jest w najlepszym stanie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o policzki i o utrzymanie też innych kosmetyków na twarzy, bomba. Nos w ogóle się nie starł. Czoło tak samo, mimo tego, że gdzieś tam w ciągu dnia dotykałam czoła i się łapałam na tym. Tak samo gdzieś tutaj policzków, więc może dlatego też ten bronzer troszkę zszedł. Natomiast jeśli chodzi o cały makijaż twarzy, jak na 14 godzin noszenia, to słuchajcie, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Więc ja idę go zmyć, chociaż wcale go nie chcę zmywać, bo wygląda świetnie, jak na tyle godzin właśnie noszenia. Więc ja będę dalej testować, ale jak na pierwszy dzień i na taki test, to mogę Wam spokojnie polecić w sumie wszystkie te kosmetyki, które dzisiaj przetestowałam, które dzisiaj odpakowałam w nowej paczce. Jeżeli się zastanawialiście nad którymś, to macie odpowiedź. A ja teraz idę zmywać makijaż, idę się kąpać i lecę spać. Widzimy się jutro. Co ty żeś mi tu dziecku kupiła? Aha, karafkę. No to, co chciałam. To dobrze. Opowiadaj, no, co tam kupiłaś przeze mnie. W Przez sensie, ciebie kupiłam nie karafkę. przeze mnie, że dla mnie, tylko przeze mnie, że ja byłam pośrednikiem w No tych to właśnie zakupach. mówię. Co mi tutaj dziecko kupiłaś? No to co Karafkę. chciałaś? Okej, okay, dobrze, to jest z listy. To są świeczki LED-owe na nasz kominek tutaj, wiesz. Myślałam, że to na zewnątrz do altanki. Nie do altanki. Do altanki to mamy te cotton ballsy. I patrz, jaką tam świeczkę kupiłam na O pole. Jezu, No. zaraz wam pokażę. Tamtą na pole kupiłam. Trzy, tak jak było zamówienie, tak? Trzy, Tak, okej. trzy. Okay. Rolki, no to rolki, no to każdy musi mieć rolki w domu. Nie ja, ma koty i psy. A propos kotów. To. A Bo to? wzięłam Ja się właśnie katalog. pytam, po co to? Żebym znowu jakieś rzeczy wypatrzyła? No też to muszę przejrzeć, bo No jeszcze nie właśnie, oglądałam. no właśnie. I to jest takie.
potem na następny. Aha, kupiłaś z tych, tak? To ok. One są z tej serii, co są te wysokie, no nie? Dobrze, to sobie nawet wymienię tamte i tamte. Dobra. Paragon, to będzie przelew. Dobra, no ten. Nawet nie dużo ci wyszło. No bo tak mi miało wyjść. 80 zł. Ja zapłaciłam więcej. A miałam no, po nic nie jechać. No ale zależy, co tam sadziłaś do tego, nie? No i kieliszki te, co też już wcześniej myślałam do tego, tak? Do likierów. Chyba tak, do nalewek jakichś, nie? Będą. Teraz tylko trzeba miejsce w szafkach na to zrobić. No to, to już może być problem. Twoja działka. No to dobra, to dzięki. Przelew. Przelew będzie dzisiaj. Okej, bo miałam pokazać tą świecę. Gdzie ją kupiłaś? W Kiku. W Kiku? Tak. Gdzie? Przecież u nas nie ma Kika. No nie, u nas nie. W Legnicy. Gigantyczna. I o, gdzie ją... jeszcze większe rzeczy. Gdzie ją będziesz... Na pole kupiłam. Bo jak zobaczyłam na ten pole. Nasz, co zrobiłaś, to powiedziałam, no. To stwierdziłam, że to trochę mało tych świeczek. Tak? No mało, mało. Ale jest gigant na trzy knoty, tak? A pachnie, czy nie? Nie, to ona niby bezzapachowa jest. Bezzapachowa. Ale spoko, na zewnątrz okej, bo do mieszkania to chyba nie. Za dużo, nie? No, do mieszkania. Kto to się tak nosi? Tam działające bateryki na wsiadce. Gdzie? Tej kurka. Powinny być. Ale nie wiem, bo dawno ich nie włączałam. Bo te, co są na polu, to są sprytne, nie? Same się sprytne. No. Generalnie przyszłam tutaj powiedzieć wam co nieco o książkach, bo ostatnio skończyłam czytać tą książkę Kobiety z bloku 10. Nie opowiadałam wam o niej już nic we vlogu, bo miałam wrażenie, że i tak już kilka razy wspominałam o niej. Ostatecznie polecam, naprawdę jest dobra książka. Też wspominałam o niej na Instagramie, więc przy okazji zapraszam, bo właśnie tam czasami czegoś, czego nie pokazuję we vlogu, to pokazuję na Instagramie. A teraz przywiozłam sobie tutaj na weekend nową książkę. Miałam ochotę na jakiś kryminał, więc zdecydowałam się na Ciszę Białego Miasta. To jest książka, jedna z trzech książek, to jest jakby trylogia. Ja w swojej kolekcji mam dwie. Idzie mama. Ja w swojej kolekcji mam dwie książki. Nie wiem, czy ta trzecia część już wyszła, ale jak ta pierwsza mi się spodoba, no to oczywiście drugą i trzecią bym chciała przeczytać. Nie jest ona najcieńsza, ale no kryminały z reguły takie są. Jeśli się je dobrze czyta, to też szybko się je czyta, więc grubość akurat mnie tutaj nie przeraża. Mojito? No to bezalkoholowe mi zrób. A jest cytryna albo limonka? Tutaj pod brodą sobie trzymam tą kamerę. Wracając do książek, jeszcze jest jedna książka, którą czytam aktualnie, ale ja akurat nie zabierałam, bo serio mam ochotę po prostu na jakiś kryminał. Jest to książka Pokolenie IKEA i ona jest na tyle dziwna. Wiem, że jest prawdziwa, w sensie no jakby to wszystko, co jest tam opisane, to wszystko możliwe, że to jest prawdziwe. Ale po prostu jest jakoś taka dziwna i ja ją będę chciała przeczytać, ale jakoś teraz mam ochotę na kryminał, więc mam. Pamiętajcie o Q&A, żeby te pytania jakieś były, bo jeśli ich nie będzie, to nie będzie Q&A. Proste, logiczne. No i słuchajcie, za tydzień już, no w sumie za równy tydzień, wielki dzień, nie tylko dla mnie, ale też dla jednej istoty małej. Także wyczekujcie kolejnego vloga. Dla mnie to też będzie jakby wyjątkowy vlog, bo pewnie często będę do niego wracać. Albo dopiero po jakimś czasie. Ale to się dowiecie wszystkiego w swoim czasie. Ja się na tą chwilę z wami żegnam. Idę odpoczywać, idę robić nic. Tak jak tydzień temu. Jeść, pić, dobre rzeczy. I widzę się z wami już niedługo. Może w tym Q&A jak nagram, jeśli będą pytania, jeszcze na Instagramie was zapytam o te pytania. Więc je tak zbiorę do jednego filmu. No, więc do zobaczenia. Buziaki, pa!
give it all.